Ten sygnał to znak, że rozpoczęło się największe w regionie rykowisko galicyjskie. Co roku impreza ściąga do Zagórza miłośników sztuki wabienia jeleni. W tym roku najlepszy okazał się Marcin Bobola z koła łowieckiego Ponowa w Krośnie. Nie mogę cały czas w to uwierzyć, ponieważ wczoraj miałem bardzo przykry wypadek. Spadłem z drzewa, złamałem dwie kości promieniowe w prawej ręce, w lewej ręce. Kilkadziesiąt szwów na twarzy. Lekarze nie chcieli mnie wypuścić ze szpitala, no ale w związku z tym, że przyjechałem tutaj 600 km specjalnie, żeby tutaj dzisiaj być na tym rykowisku, no podjąłem decyzję o tym, że wyjdę na własne żądanie. Przyjechałem, zaryczałem, no i udało się. 30 lat pluję i cały czas się ćwiczę, zawsze trenuję się w rykowisku przeważnie, żeby osiągnąć ten głos, żeby przewabić tego byka do myśliwego i pooglądać go, czy jest do strzelenia, czy nie jest do strzelenia. To jest coś pięknego. Rykowisko to nie tylko porykiwania, ale i inne atrakcje. W tym roku można było podziwiać trofea i wyroby myśliwskie, spróbować regionalnej kuchni i domowych nalewek. Dużą popularnością cieszyły się pokazy psów myśliwskich, bez których myśliwi nie wyobrażają sobie polowania. Każde wyjście do łowiska jest pies ze mną. Czyli po prostu 4 lata już z tym pieskiem poluję i każde wyjście, po prostu nie ma wyjścia do łowiska bez pieska. Piesek jest przy nodze i po prostu idziemy razem, wspólnie. Azor od małego był już uczony podstawowych tych komend: siad, waruj, łapa, głos. No i wiadomo, im starszy pies, tym gorzej go wytresować. Najlepiej od małego szczeniaka już z psem pracować, ale z psem trzeba powtarzać, bo pies zapomina. Wiadomo, że pies cały czas się uczy. Na przykład Azorek ostatnio się nauczył podstawowych rzeczy aportowania, gdzie wcześniej nie umiał. W wieku 10 lat się dopiero nauczył. To 15. jubileuszowa edycja Rykowiska Galicyjskiego. Impreza ma kultywować tradycje myśliwskie i przekazywać je młodym pokoleniom. Jej pomysłodawcą i inicjatorem jest Julian Pałasiewicz. Choć początki były trudne, wspomina je z uśmiechem. Pierwsze rykowisko, sygnały łowieckie wygrałem ja, bo nikt nie umiał oprócz mnie grać na sygnałówce łowieckiej. Konkurs naśladowania głosu jelenia wygrałem ja, bo to była moja pasja życiowa, naśladowanie głosu jelenia. A później był taki konkurs na najciekawsze opowiadanie i kolega, to była chyba trzecia już gala naszej imprezy, jeden z kolegów tak był podekscytowany opowiadaniem, to był konkurs na najciekawsze opowiadanie, że w trakcie konkursu zapomniał, o czym mówi. Oczywiście salwa śmiechu, no i tak bardzo humorystycznie żeśmy to i widownia potraktowała, że po prostu zapomniał, o czym opowiadał, ale kładę to na karb tego, że no człowiek pierwszy raz znalazł się na estradzie, no niestety stres się udzielił jemu również. Organizatorzy już dziś zapraszają na kolejną edycję rykowiska. Odbędzie się w przyszłym roku, tradycyjnie pod koniec sierpnia.